Grupa Wsparcia Wiatrak wraz z Kutnowskim Domem Kultury zorganizowała Niebieskie Mikołajki. Podobnie jak Niebieski Marsz, są one przejawem solidarności z dziećmi doświadczonymi autyzmem i promocji w świadomości społeczności lokalnej problemu, z jakim borykają się ich rodzice. Spotykamy się to głównie, żeby bardziej się poznać, żeby zbliżyć się jak gdyby z naszymi problemami, ale też podzielić radościami. Jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, ponieważ na co dzień nie mamy możliwości tak się spotykania. Spotykamy się z różnymi problemami wśród społeczeństwa, bo nie do końca autyzm jest jeszcze jak gdyby rozumiany i akceptowany. W związku z tym tutaj czujemy się bardzo swobodnie, ponieważ mamy ten sam problem, który nas łączy. Dzieci wraz z rodzicami mogły wyszaleć się artystycznie, plastycznie i muzycznie. Przygotowano też poczęstunek i oczekiwane prezenty. My jako Dom Kultury troszeczkę tutaj pomagamy im zorganizować. Będzie Święty Mikołaj, są prace plastyczne, ale przede wszystkim to jest taka okazja, żeby sobie usiąść, porozmawiać, poopowiadać i pobyć razem. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przyszło ponad 40 osób. Inicjatorka Grupy Wsparcia Wiatrak, Marzena Woźniak, z niekrytą satysfakcją opowiadała, że z każdym rokiem spotkania w Kutnowskim Domu Kultury cieszą się coraz większą frekwencją i zainteresowaniem społeczeństwa. Jeśli chodzi o rodziny, to są z całego powiatu, bo jest to i Łęczyca, i Kruśniewice, i Żychlin, tak, Kutno, Strzelce, w związku z czym jest to cały obszar powiatu.